fasten your seatbelt. There might be some turbulence. You've taken your chances, made your mistakes, and now a final triumph. Hej, hej. Byłem i widziałem piątą część Indiana Jonesa i dla wszystkich, którzy się niecierpliwią, od razu powiem kilka rzeczy. Takie małe, wiecie, TLDR. Tak, film jest dobry, tak, popłakałem się na koniec, ale nie tam, gdzie myślicie. I uważajcie, w mojej recenzji mogą być spoilery. Jak chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam dalej. Jedziemy. Indiana Jones 5 miał premierę po 42 latach od pierwszego filmu o przygodach archeologa w kapeluszu typu Fedora. No i teraz musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co się zmieniło, a co zostało takie samo? No, postarzał się aktor, ale technologia pozwoliła na to, że przez zaskakująco dużo czasu w Indianie Jonesie 5 pojawia się młody Indiana, czyli młody Harrison Ford. Owszem, wzbijamy się w tym filmie na wyżyny absurdu, ale zdziwiony jestem, że to mówię, ale jakoś to nie drażni. No to w sumie pasuje do konwencji. No bo wiecie, mieliśmy Arkę Przymierza, biblijną broń, która sprawiała, że nazistom spływały twarze, mieliśmy też i kult wudu, no i mieliśmy przeżywanie wybuchu jądrowego w lodówce, no i oczywiście kryształową czaszkę, która miała właściwości psioniczne, czy jak to się tam nazywa. No i był też kielich, z którego jak się ktoś napił, to uleczone były jego rany i był nieśmiertelny. Zatem naprawdę, szczelina czasoprzestrzenna i na ziole Klający z karabinów maszynowych do legionów rzymskich mi tu nie czynią różnicy. Filmy z tej serii zawsze były autoironiczne i śmiały się z gatunku kina przygodowego. Kina, które w zasadzie sam Indiana Jones definiował i serio, o ile w Królestwie Kryształowej Czaszki, czyli w czwartej odsłonie przygód Indiego, mnie wkurzała Cate Blanchett i Shia LaBeouf, a sam Harrison grał, jakby ktoś mu kazał to robić, przystawiając pistolet do głowy, to piątka pod tym względem zdecydowanie nadrabiała. Po pierwsze, to chyba najlepsza rola Harrisona od lat. Nie muszę ukrywać, że nie byłem zachwycony jego wystąpieniem w Nowych Gwiezdnych Wojnach, bo Han Solo w epizodzie 7 w jego wykonaniu wyglądał jak zmęczony życiem Harrisona, nie bohater z odległej galaktyki. A może to ja jakoś nie widziałem tam tego galaktycznego zawadiaki już po tylu latach, nie wiem. W najnowszym Indianie nie widać starego Harrisona. Widać starego, ale ciągle jarego Indiana Jonesa. I to jest siła tego filmu i siła tego scenariusza. Nie wiem, może naprawdę Ford lepiej czuje się w roli doktora Jonesa niż Hanna Solo i naprawdę bardzo nie lubił swojego wcielenia z odległej galaktyki? Po drugie, film nie próbuje być poważny. W sensie lecimy na całego i się z tym nie kryjemy. Wrzucamy tam wszystko, na co mamy ochotę. Przeniesienie się w czasie do starożytności jest. Samolot z II wojny światowej jest. Starożytne starcie legionów rzymskich, proszę bardzo. Grobowiec pełen pająków i starożytne mechanizmy, są. Jazda konno w tunelu metra i uciekanie przed pociągiem metra, oczywiście jest. No i jest też sporo więcej. No i po trzecie, wreszcie jest strona wizualna. No właśnie, pogadajmy teraz chwilę o tym. O obrazie i dźwięku. John Williams z muzyką odwalił kawał dobrej roboty. Nic dodać, nic ująć. Nie epatował głównym, sławnym motywem. Dało się go słyszeć kilkukrotnie, a reszta utworów to taki klasyczny, dobry Williams. Chciałoby się powiedzieć stary, ale jary, ale w tym przypadku to chyba nie wypada, bo mistrz Williams ma 91 lat. I nadal komponuje tak, że słychać, że to on, a nie jakiś marny naśladowca. Od kilku dni jadąc do pracy mam w słuchawkach właśnie soundtrack z Indiana Jonesa 5 i nie nudzi mi się wcale. Muszę poszukać go w wersji na winylu zresztą. Jeśli zaś chcemy porozmawiać o wizualnej stronie filmu, to tutaj też jest całkiem nieźle. Owszem, już w kinie widziałem w kilku miejscach, dosłownie w kilku miejscach, że efekty specjalne, gdzieś tam były jakieś problemy z nimi, gdzieś tam ma to green screen trochę za słabo wycięty, ale podoba mi się ogólny, że tak powiem nie po polsku, look tego filmu. To ziarno, kolory, prowadzenie kamery, naprawdę fajnie to wygląda. I ja wiem, że kiedy Indiana Jones i Dial of Destiny pojawi się w usługach streamingowych jako pirat w sieci albo jako płyta DVD lub Blu-ray i będzie można robić stopklatki i powiększać fragmenty obrazu, to okaże się, że w sporej liczbie miejsc efekty nie zagrały, a animacja cyfrowego odmłodzonego Harrisona minimalnie kulała.
Ale hej, w kinie tego nie widać ani trochę, a ja specjalnie patrzyłem, chcąc doszukać się niedoskonałości. Zatem jest nieźle. Co więcej, o samym tym młodym Indianie muszę powiedzieć dwa słowa. Myślałem, że pojawi się w jednej scenie i to będzie tyle. Tymczasem całkiem spora część filmu pokazuje nam młodego doktora Jonesa. Deepfake pod różnymi kątami w różnym oświetleniu. Naprawdę, od czasów pokazania Tarkina w Rogue One w 2016 roku, czy Luka w finale pierwszego sezonu Mando, technologia w Industrial Light and Magic poszła sporo do przodu. Naprawdę, miałem wrażenie, że tylko krok nas dzieli od całego filmu o młodym Indianie Jonesie z udziałem młodego Harrisona Forda. Czy film ma wady? No oczywiście. Jest kilka dłużyzn, w kilku momentach zerknąłem na zegarek, bo na przykład pościg tuk-tukami powinien być krótszy. Kilka razy prowadzenie kamery, takie nowoczesne i trzęsące się, no, po prostu nie pasowało do tego filmu. Ale Indiana Jones i Dial of Destiny to dobre kino akcji, które warto zobaczyć. Film oczywiście nie pokonuje klasycznej trylogii Indiany Jonesa, ale jest zdecydowanie lepszy od Królestwa Kryształowej Czaszki, który pomimo, że no niby karygodnych błędów nie popełniał, był po prostu no, słaby był i nudny. No i obiecałem wam, że powiem, kiedy poleciała mi łezka. Nie było to na samym filmie, ani nawet podczas dość ckliwego finału. Ów finał zresztą można interpretować dwojako. Moi przyjaciele, fani Indiany, twierdzili, że to pożegnanie Forda z rolą. Ale to też otwarcie dla kolejnych filmów z cyklu. Może z cyfrowym Harrisonem, może z nowym aktorem, ale tak odbieram to zakończenie. Indiana Jones wrócił i bierze swój kapelusz wiszący za oknem. Nie wiem, czy dobrze to interpretuję, poprawcie mnie w komentarzach, ale wróćmy do kwestii płakania na filmie. Łezka wokół mi się zakręciła na napisach końcowych. Muzyka John Williams, producenci wykonawczy Steven Spielberg i George Lucas. Mam nadzieję, że nie wstawili nazwiska babcia Lucasa do napisów tylko z powodów kurtuazyjnych i stary flanelowiec miał tam coś do powiedzenia. No, myślę, że w sumie miał, bo czuję się, że ten film nie był robiony tylko przez zespół marketingowy Lucasfilmu. Jest tam jakaś miłość do postaci i do tematu i to czuć, a nie tylko chłodna kalkulacja, co się sprzeda, a co nie. No i John Williams, który, jak mówiłem, ma 91 lat, dla niego to jest chyba pożegnanie z komponowaniem muzyki filmowej. No i wtedy zrobiło mi się naprawdę smutno. Widzieliście już Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia w kinie, czy czekacie, aż pojawi się na Disney Plus? Jaka jest wasza opinia o tym filmie? Koniecznie napiszcie w komentarzu, chętnie poczytam. Zostawcie subika na kanale, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a tymczasem trzymajcie się, uważajcie na siebie i pamiętajcie, że to powinno znaleźć się w muzeum. Pa, pa.